Szanowni Państwo, dzień dobry. Rozpoczniemy 22, już 22 seminarium Fundacji Watch Healthcare, tym razem pod tytułem Innowacje w systemie szczepień ochronnych i pytanie: Kiedy można oczekiwać zmian w dostępności do szczepień w Polsce? To jest, proszę Państwa, trzecie seminarium Fundacji Watch Healthcare, które dotyczy szeroko rozumianej tematyki szczepień i systemowego. Podejścia do wyszczepialności populacji w Polsce, w różnych oczywiście chorobach. Wydaje się, proszę Państwa, że niektóre postulaty, które były przedstawiane w czasie poprzednich seminariów, trafiły na podatny grunt po stronie regulatora i wydaje się, że ten system zaczyna się powoli zmieniać, aczkolwiek oczywiście moglibyśmy jeszcze wiele postulatów niezrealizowanych podnieść. Na pewno Państwo zauważyliście, że Agencja Oceny Technologii Medycznych ocenia szczepionki pod względem klinicznym, ekonomicznym i finansowym. Ministerstwo Zdrowia zastanawia się nad podjęciem takich czy innych decyzji refundacyjnych, natomiast wciąż tkwimy w tej sytuacji zero-jedynkowej, to znaczy albo szczepienie jest refundowane w 100%, albo nie jest refundowane w ogóle Oczywiście postulujemy od y, wielu lat jako Fundacja Watch Healthcare Stowarzyszenie Cestak y, postulujemy żeby wprowadzić Pewne, oprócz koloru białego i czarnego postulujemy, żeby wprowadzić kolor szary, czyli różnego rodzaju możliwości współpłacenia, współfinansowania ze strony NFZ-u oraz pacjentów, co pozwoliłoby oczywiście poprzez regulację poziomu współpłacenia, yy, pozwoliłoby osiągnąć pożądany stopień wyszczepialności yy, w populacji. O tym oczywiście jeszcze dzisiaj będziemy mówić w trakcie różnych yy, prezentacji bardziej yy, szczegółowo. Proszę Państwa, Komitet Naukowy, chciałbym serdecznie podziękować panu profesorowi Andrzejowi Radzikowskiemu, bardzo dziękujemy, przewodniczącemu Komitetu Naukowego tego seminarium, panu profesorowi Zbigniewowi Szawarskiemu, który nas od zawsze... I nieustannie wspiera, za co bardzo dziękuję. Panu doktorowi Pawłowi Grzesiowskiemu, który do nas dołączy, w tej chwili go jeszcze nie ma, ponieważ ma jeszcze inne obowiązki. No i ja sobie pozwoliłem również zasiąść w tym komitecie. Dziękujemy sponsorom seminarium, to znaczy firmie GlaxoSmithKline oraz firmie konsultingowej HTA Consulting. Patronami medialnymi jest PMR oraz portale medyczne. Myślę, że będzie o nas głośno. Dziennikarze są obecni na sali łącznie, jak widzę, z telewizją. Myślę, że również będzie więcej dziennikarzy tutaj przemykać się w czasie naszego seminarium, a więc tak jak zwykle oddźwięk medialny naszej działalności jest zapewniony. Oczywiście chciałbym przywitać nie tylko Państwa uczestniczących tutaj na sali w seminarium, ale również chciałbym powitać internautów. Nasze seminaria od jakiegoś czasu są na żywo transmitowane w internecie. Potem oczywiście większość przynajmniej prezentacji za zgodą autorów tych prezentacji jest umieszczana u nas w PadTube na stronie internetowej. Można więc do nich wrócić. Tam jest obraz prelegenta, dźwięk oraz prezentacje, które są zsynchronizowane z obrazem. To jest, proszę Państwa, główne narzędzie. Fundacji Watch Healthcare, to znaczy ranking problemów pacjentów. A więc tutaj rankingujemy ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Tutaj mamy trzy zakładki, jak Państwo widzicie. Jest zakładka świadczenia w koszyku, a więc te, które są, czy właściwie no, powinny być gwarantowane, a do których występują spore utrudnienia, jeżeli chodzi o dostęp. Mamy też również świadczenia, rankingujemy świadczenia spoza koszyka świadczeń gwarantowanych które nie są refundowane w Polsce w ogóle oraz świadczenia częściowo gwarantowane, czyli te, do których występuje istotne kwotowo współpłacenie ze strony pacjentów. Innymi słowy, pokazujemy koszyk negatywny, czyli wyręczamy naszych polityków przed pokazaniem, na czym stoją polscy pacjenci faktycznie. Proszę Państwa, tytułem jeszcze chwili wstępu. Właśnie kilka, kilka dni temu, a właściwie no 14, opublikowaliśmy kolejny barometr WHC, yy, który jest to raport dotyczący zmian, jeżeli chodzi o czas oczekiwania na świadczenia gwarantowane w Polsce yy, we wszystkich dziedzinach medycyny. We wszystkich dziedzinach medycyny, w każdej dziedzinie medycyny wybraliśmy kilka świadczeń wskaźnikowych i te świadczenia cały czas, to już jest chyba siódmy, yy, tak, to jest siódmy barometr. Monitorujemy zmiany w dostępności do świadczeń, a więc czy poprawia się zarządzanie koszykiem świadczeń gwarantowanych, czy też nie. Karolina Skóra później przedstawi Państwu całą prezentację na ten temat krótką, ale treściwą. Zapraszamy oczywiście do współpracy i do odwiedzenia naszego portalu www.korektorzdrowia.pl